Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy gościa, poznał dziewczynę, jest dla niej miły, dobry, idealny facet, idealny mąż, idealny po prostu kochanek, po prostu wszystko perfekt. Gościu nie chodzi gdzieś tam, nie poznaje innych dziewczyn. W ogóle skupia się tylko na tej dziewczynie. Kwiatki, miśki, wycieczki, wszystko po prostu super. No po prostu idealny facet, top model, top model i tak dalej. No i dochodzi do sytuacji, w której no dziewczyna go zostawia. No i gościu w ogóle, what the fuck, o co chodzi, w ogóle nie może się pozbierać. No nie może się pozbierać. Wszystkie techniki, których się uczył, no nie zadziałały. No po prostu no podkręcał emocje. No wszystko robił perfekto, a tutaj po prostu po kilku latach dziewczyna no stwierdziła, że tego nie czuje. I co teraz? Gościu płacze, szuka pomocy wszędzie i tak dalej. Próbuje jeszcze walczyć, jak przystało na idealnego faceta. Obiecuje, że się zmieni i tak dalej, i tak dalej. No i dziewczyna i tak odchodzi. No i ja uważam, że lepiej, z mojego własnego doświadczenia ci powiem, że lepiej gdzieś tam zawsze sobie latać na inne dziewczyny, lepiej zawsze robić skoki w bok i tak dalej, bo powiem ci szczerze, jak do czegoś dojdzie, że dziewczyna cię zostawi, że dziewczyna odejdzie, to przynajmniej będziesz wiedział, że to twoja wina. Naprawdę. I nie będziesz miał żadnych wyrzutów sumienia. No bo, no dobra, no gdzieś tam, okej, okay, dobra, poznałem, byłem, przespałem się, fajna czarnula szła, zagadałem. No, no szkoda, no nie? No jak chcesz, to odchodź. Nie widzę w tym problemu, ja tu jestem tym złym, nawaliłem i tak dalej. No i dziewczyna, no okej, okay, odchodzi, bo ma powód. No nie? No i ty gdzieś tam z uśmiechem od razu już masz opcję B, C, D i do końca tak alfabetu i w ogóle się tym nie przejmujesz, no nie? No, naprawdę, ja tak robię. I po prostu jest coś takiego, że no okej, okay, to ty nawaliłeś, jak gdzieś tam nawet idziecie do sądu, to mu przyznajesz się, tak, zdradzałem, ja jestem ten zły, proszę o najwyższy wymiar kary, proszę mnie po prostu ukarać. I tak dalej. No i naprawdę. I to działa. A teraz uważam, że najgorzej, najbardziej przechlapane mają goście, którzy no są idealni. No nie? No bo jest idealny, ma super dziewczynę, no pracuje, tu wycieczki, po prostu nakręca emocje, nie zdradza, nie ucieka gdzieś w bok, innych dziewczyn już nie dostrzega. I nagle dziewczyna odchodzi. Nieważne, czy po roku, 5, czy 10, czy po 20 latach odchodzi. No i co się z tym gościem dzieje? Po prostu umysł rozsadzony. No przecież był idealny. No i on taki gość już się nie potrafi pozbierać. I staje najczęściej się jakimś psycholem, który później krzywdzi dziewczyny. I później to znowu nie działa, no bo dziewczyny widzą, że on coś z nim jest nie tak, no nie? No i gościu, jakby to powiedzieć, dalej ma przechlapane. Bo zaczyna nienawidzić kobiety, zaczyna po prostu tworzyć, jakby to powiedzieć, grupkę, sektę ludzi, którzy nienawidzą kobiet, że kobiety wszystkie złe, jedna dziewczyna go zostawiła i już wszystkie dziewczyny wrzuca do jednego wora, bo wszystkie są te złe. Nie! Każda dziewczyna jest inna, nie wolno wrzucać wszystkich do jednego wora, po prostu, no życie. Dlatego ja dam ci taką radę, działaj zawsze z dziewczynami, nie przejmuj się, co z tego, że jesteś w małżeństwie, w sumie to twój był wybór, no nie? Sam uklęknąłeś pierwszy, więc nie miej do nikogo gdzieś tam pretensji. Ja to zawsze mówię, działam, nawet jak jestem gdzieś tam z dziewczyną. Ja wiem, że ona mi się prędzej czy później znudzi. Nie ma wiecznego uczucia. To nie istnieje. Po
pół roku, po roku, po 5 latach, po 10, w końcu ta dziewczyna, jakby to powiedzieć, no, będziesz miał już jej dosyć, no nie, zapach ci będzie jej przeszkadzał i tak dalej, no nie, to jest po prostu, to jest normalne, no tak, tak działa gdzieś tam natura ludzka, no nie. Że no po pewnym czasie wszystko się nudzi, wszystko, będziesz miał codziennie na śniadanie przykładowo truskawki, no to dzisiaj truskawki po pewnym czasie przejedzą, znudzą, będziesz miał codziennie schabowe, no to ci się będziesz żygał już po pół roku tym schabowym, to normalne. No nie, każdy potrzebuje urozmaicenia, no nie. Dlatego zobaczcie, że zazwyczaj jest tak, że tam gdzie gościu ma totalnie wszystko gdzieś, poznaje inne dziewczyny, no wie, dziewczyna wie, że on robi źle, to zazwyczaj ona go nie zostawia, bo coś się dzieje. Bo tutaj no, zaskakuje go co chwilę. No siedzi w restauracji panienka z facetem, a ten już na kelnerkę. Już po prostu, to ja tak miałem ostatnio. Siedzę z panienką w pizzerii, a to masakra, no taka konkretna kelnerka. No i ja po prostu się nie kontrolowałem. Po prostu na nią patrzę, ta do mnie, hello, gdzie jesteś, hello, nie? Ej, patrzę tu, no nie, ja się zapomniałem po prostu. No, ale nie mogłem zagadać do niej, bo jeszcze, no mówię, bo muszę tam pójść, gdy nie będę z tą dziewczyną, więc plan jest. No, no i takie dziewczyny naprawdę wiedzą gdzieś tam, że działam, podchodzę do dziewczyny jednej, spoko, daję numer, podchodzę gdzieś tam do innej, później się okazuje, że to są dwie koleżanki, no nie. Totalna lewka, czy się ze mną spotka, czy nie. Gdzieś tam dziewczyna mówi, to ty mi daj swój numer. Jasne, nie ma problemu. Jak będziesz miała chwilę, to zadzwoń. I tyle. Niektóre się odzywają, niektóre nie. Zazwyczaj to jest tak, że dziewczyna ci pisze po tygodniu, hej i tego. Ja na przykład dzwonię, pisze, nie wiem kto dzwoni. Ona, to ilu dziewczynom dałeś numer na ulicy? Ja mówię, no nie pamiętam nawet, no nie. I szczelam. No i pierwsze mówię, tego. Totalna ulewka, no nie. I ogólnie dziewczyny no to lubią, bo tutaj się coś dzieje. Naprawdę. Jest fajne wyzwanie. One lubią wyzwania. Także podsumowując, no, lepiej po prostu działać jak facet instynktownie, jak samiec, jak zwierzę i tak dalej. No i po prostu się nie przejmować. Bo uwierz mi, że jak dziewczyna ma być przy tobie, jak jest tobą naprawdę zainteresowana, zakochana, jest tobie po uszy, to twoje gdzieś tam zdrady w ogóle ją nie ruszą. Po ejku, super, zdradziłeś se, wow, kiedy przyjdziesz, no nie? I tyle, naprawdę. Popłacze, pójdzie do koleżanek, poobraża, powyzywa cię i tak dalej, wróci, no nie. Zostawi cię na miesiąc, dwa, później się odezwie. Czy przyjdę do niej, no i tak dalej, więc widzicie. Lepiej zawsze w tą stronę, no nie, naprawdę. Bo ideały są nudne i ideały po pewnym czasie, jakby to powiedzieć, no są też przewidywalne. A taki tutaj, co sobie działa i tak dalej, to przynajmniej jak dziewczyna się dowie i odejdzie, to przynajmniej nie będziesz miał jakiejś tam... przybić, że nie wiesz dlaczego, nie będziesz gdzieś tam miał dołu, no bo wiesz, że prędzej czy później tak by do tego doszło. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do